życiem i wysławiamy. Ty uczyniłeś wielkie rzeczy Najświętszej Maryi Pannie, wybierając ją na Matkę umiłowanego Syna Twojego i naszego Zbawiciela. Ona stała się błogosławioną między niewiastami, bo uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane od Pana. Pobłogosław, Panie, tę figurę. Niech nam przypomina, że Maryja jest Matką Chrystusa i naszą Matką, do której możemy się uciec w każdej potrzebie. Spraw także, abyśmy jak ona naśladowali Chrystusa, Pana naszego. Wierzymy, że to był testament Pana Jezusa, w którym On dał nam swoją matkę za naszą matkę. I to spostrzeżenie księdza prałata Adama, które mi się bardzo podoba, mianowicie nie ma już Jana, ale jest ten, są ci, których Jan tam przedstawiał, to znaczy my, ludzie. I teraz tak się to jakoś właśnie ułożyło. Jest krzyż, Pan Jezus, pod nim Maryja Matka Jego i nasza Matka i my obok. My, jej dzieci. To naprawdę jest taki obraz ujmujący, i na pewno przemawia do każdego z nas, jakoś tak nas chwyta za serce. A poza tym ta aura piękna, ta przyroda, która otacza i figurę Matki Bożej Fatimskiej, i nas wszystkich tu zgromadzonych. Wszystko układa się jakby w jedną pieśń, w harmonię. Nawet wiatru nie ma. A jest ciepło i jest pięknie. Dobrze, że tu jesteśmy. I niech żałują ci, którzy zapomnieli o tej dzisiejszej pięknej uroczystości. Oni może zapomnieli, ale my o nich nie zapominamy. I tutaj, czy w kościele, czy teraz na zewnątrz, ich też wspominamy i polecamy. Ich i siebie, Maryi, naszej Matce. Może jeszcze na zakończenie, zanim udzielę błogosławieństwa, właśnie zawierzmy się Maryi w tej starodawnej pieśni, antyfonie. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami raz nie bardziej potrzebach naszych, ale o wszelakich złych przygód
w pokoju Chrystusa. Bogu niech będzie.